W tym zadaniu mamy sytuację taką, jak została zaprezentowana na rysunku i musimy udowodnić, że kąt alfa jest równy 180 stopni minus 2 beta. Równoważnie możemy sobie zapisać tę tezę, którą musimy pokazać, że alfa plus 2 beta to się równa 180 stopni. Jeżeli pokażemy, że zachodzi to równanie, no to automatycznie udowodnimy, że zachodzi to równanie. No i teraz, żeby udowodnić, że rzeczywiście suma tych dwóch kątów jest równa 180 stopni, to spróbujmy na tym naszym rysunku zaznaczyć sobie jak najwięcej informacji o różnych kątach, które tutaj mamy, żeby jakoś dobrać się do tego równania. Na pewno wiemy, że promień ze styczną tworzy kąt prosty, czyli tutaj mamy 90 stopni i tak samo tutaj mamy 90 stopni. Skoro wiemy, że tu jest 90 stopni, no to bardzo łatwo możemy obliczyć miarę tego kąta. Tu będziemy mieli po prostu 90 stopni minus beta. I tak samo w tym miejscu też będziemy mieli taką miarę kąta, ponieważ tu mamy promień R, tu mamy promień R. Ten trójkąt jest równoramienny, czyli tutaj także będziemy mieli 90 stopni minus beta. Skoro tak, to możemy obliczyć miarę tego kąta, może go sobie nazwijmy literką gamma i przy takich oznaczeniach, jak mamy teraz na rysunku, napiszemy sobie, że miara kąta gamma to się równa, suma miar kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, czyli od 180 stopni odejmujemy te dwa kąty, czyli 2 razy 90 stopni minus beta to się równa 180 stopni minus. Po wymnożeniu tu mamy 180 stopni plus 2 beta, 180 się odejmują i otrzymujemy po prostu 2 beta. Można było również zauważyć też ten fakt, że gamma jest równy 2 beta z kąta dopisanego. Kąt ABC to jest kąt dopisany oparty na łuku BC w tym okręgu, na którym jest oparty również ten kąt środkowy CRB, a miara kąta środkowego jest dwa razy większa od miary kąta dopisanego na tym samym łuku, albo też od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku. Także korzystając z tego faktu, od razu można było zauważyć, że tu mamy miarę 2 beta. No i gdy to już wiemy, to możemy w zasadzie prawie że od ręki udowodnić to nasze równanie. Możemy bowiem zauważyć, że te dwie proste, prosta AP oraz BR są równoległe, ponieważ obie tworzą kąt prosty z prostą AB. Możemy to zapisać, że prosta AP jest równoległa do prostej BR. No i co z tego wynika? Z tego wynika, że jeżeli byśmy przedłużyli tę naszą prostą PR, to ten kącik, który powstanie w tym miejscu, to jest nasz kącik gamma, no i tak samo ten kąt w tym miejscu, to jest kąt alfa. Dwie proste równoległe przecinają trzecią prostą pod takim samym kątem, czyli tu alfa i tu alfa i tu gamma i tu gamma. Czyli stąd wynika, że alfa plus gamma to się równa 180 stopni, ponieważ to jest kąt półpełny. Ale wiemy, że gamma to jest 2 beta, czyli stąd mamy, że alfa plus 2 beta to się równa 180 stopni, czyli to, co chcieliśmy pokazać. Możemy jeszcze przenieść 2 beta na prawą stronę. Alfa to się równa 180 stopni minus 2 beta, żeby przekształcić do tej oryginalnej równości. No i w ten sposób zakończyliśmy dowód tego zadania. Pokazaliśmy to, o co nas proszono.